Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła w Sieradzu placówkę gazowniczą. Oficjalne otwarcie poprzedziła konferencja zorganizowana w sali powiatowej Biblioteki Publicznej. W konferencji uczestniczyli sekretarz stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorz Schreiber, wiceprezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Radosław Bartosik, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel oraz dyrektor oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi Emilia Banaszczyk. Reaktywujemy z powrotem po kilku latach, praktycznie po 4 latach, placówkę gazowniczą w Sieradzu, z powrotem obsługa klienta, podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji sieci dla okręgu sieradzkiego jest przywracane i czas dojazdu pogotowia gazowego w tej chwili będzie wynosił minimum 30 minut, a co najważniejsze dla mieszkańców Sieradza i okolic, wszystkie sprawy będą mogli po prostu również załatwiać w placówce w Sieradzu. Nie wpłynie to absolutnie na podniesienie ceny dystrybucji. W ciągu najbliższych 6 lat zrealizujemy inwestycje za około 170 milionów złotych. 3 kluczowe inwestycje, w tym właśnie przebudowę Pierścienia Łódzkiego. Usłyszeliśmy znakomitą informację dla mieszkańców naszego województwa, dla mieszkańców Polski. Prezes, cały zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa w ciągu jednego roku dokonał całkowitej zmiany w sposobu podejścia firmy w stosunku do tego, jak należy rozwój gazownictwa w naszym kraju prowadzić. Mieszkańcy takiej malutkiej wioski Wronowice, niedaleko Łasku, Łask-Kolumna, próbowali od 7 lat podłączyć się do gazu. Poprzedni sposób zarządzania dystrybucją gazu był taki, że po prostu nie dało się. Ci ludzie byli tak zniechęceni, że po prostu już wydawało się, że nic się nie uda w tym zakresie zrobić. A oto okazało się, że można, bo można nie tylko zmienić tę ogólną strategię zarządzania, ale także dokonać innego podejścia do ludzi, tak? Spowodować to, że w ciągu jednego roku, po 7 latach oczekiwania, mają już praktycznie umowy podpisywane i za chwilę ten gaz będzie przełączony. Przez poprzednie właściwie 8 lat, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, był przypadek, że na całe województwo przypadała jedna ekipa pogotowia gazowego. Czas dojazdu pogotowia gazowego w razie wypadku wynosił 2 godziny. W tej chwili czas dojazdu pogotowia gazowego to jest maksimum 30 minut. Od zeszłego roku zwiększyliśmy swoją współpracę, poprawiła z gminami. Podpisano ponad 200 porozumień z gminami. Do roku 2022 ta spółka będzie rocznie przyłączała 55 tysięcy nowych klientów. W sumie 350 tysięcy nowych przyłączy powstanie w ciągu 5 lat. Około 1 miliona naszych obywateli zyska dostęp do najbardziej ekologicznego paliwa kopalnego. Sam obszar działania placówki gazowniczej w Sieradzu jest mało zgazyfikowany. Jest to olbrzymi teren, olbrzymi potencjał i również te tereny z tymi gminami prowadzimy rozmowy, podpisujemy listy intencyjne. Tworzenie takich punktów obsługi klienta to jeden z elementów strategii rozwojowej spółki. Dla Sieradza i okolicznych gmin oznacza to lepszy i łatwiejszy dostęp do usług Polskiej Spółki Gazownictwa.